Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy szalkę w jej FC24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynali od meczu z Borussią Dortmund, a więc duży mecz oczywiście na sam początek. Jeśli chodzi o ten sezon, jak na razie w lidze radzimy sobie bardzo dobrze, bo jednak po siedmiu kolejkach piąte miejsce to jest naprawdę wyśmienity wynik dla nas. Mecz ciężki dla nas, właśnie tak już mówiłem, bo oczywiście Borussia Dortmund. No ale już z Bayernem zremisowaliśmy, więc kto nam może powiedzieć zabroni tutaj też zdobyć punkty z Borussią. Ale to jest właśnie, lubię takie mecze w takim względzie, że przegramy, nic się nie stało, bo no chyba, że nam nie, właśnie tak już mówię wiele razy, chyba, że nam 4-0, 5-0, jakimś tak wstydliwie bardzo, jaki łomot. Ale jednak nie jesteśmy faworytem tutaj, Borussia jest faworytem, więc nie mamy absolutnie nic do stracenia, dlatego takie właśnie mecze lubię, takie mecze bardzo lubię, bo możemy jedynie pozytywnie zaskoczyć. Na pewno nie negatywnie. Możemy jedynie pozytywnie tutaj zaskoczyć. Tak się nas prezentuje zespół. Nie będę tutaj nic zmieniał, bo na taki mecz na pewno chcę wyjść po starym składem. Tym bardziej, że wszyscy tutaj mają pełne paski kondycji. I pora na pierwszy mecz. Pora na pierwszy mecz na dzisiaj, a więc Schalke kontra BVB. I będziemy mogli startować. Matty Stel ze środka i zaczynamy to duże starcie. Tak jak mówiłem, przetrwaliśmy Bayern, to jesteśmy w stanie przetrwać każdego. Sopi znajduje sobie tutaj miejsca Francuz. To jest faul, tak, to jest faul. I to jest żółta kartka, Ben Sebaini, to jest, tak, to jest Ben Sebaini tutaj. Czwarta minuta już żółta kartka naszych rywali. Wolę Czurlina, tak już miałem najmniejszy zawodnik z tych ofensywnych, więc wolę, żeby to on rzuca tą piłkę. I Romo, gola nie będzie, ale jeszcze Czurlinow. Matty Stel uderzy tylko od bramki, czyli po prostu nie był dobry strzał. Czurlinow jest kontuzowany niestety, ma tam uraz. No i dobrze, oby to jednak nie było nic poważnego, ale to byłaby duża strata dla nas. Ale za długo poczekałem z tym podaniem widocznie. Dobra robota tutaj Joro. Schallenberg jeszcze tutaj dobrze podaje. Klassen, świetna piłka, Moreno, Karaman, ale no właśnie, ta sytuacja, nie wiem czemu tak się źle potoczyła dla nas, ale jeszcze mam piłkę, Matty Stel, aż bym zobaczył jeszcze właśnie powtórką, co się tutaj źle potoczyło, bo tutaj właśnie miał Karaman dostać piłkę i potem podać do Matty Stela, a czyli po prostu, no tutaj właśnie Matty Stel niepotrzebnie się pchał, bo Matty Stel miał zostać, Matty Stel właśnie miał tam wchodzić między dwóch obrońców, tutaj miał pole i właśnie miał Karaman do niego podać, ale niestety po prostu sytuacja, krótko mówiąc, po prostu nie udała i tyle niestety. Dobry blok Sopiego i dobry w miarę wślizg, piłka na będzie chyba dla, tak, dla Borussii. Uważać. Dobrze, że zagrali tą akcję. Strzał ostatecznie nie był najmocniejszy, więc Miller tutaj mógł w miarę wybronić tutaj. Rożny dla Borussii. Emre Can koło bramki. Jak tylko zobaczyłem, że on doskoczył tej piłki, jakby ile miał miejsca tam, to naprawdę bałem się, że będzie gol. Moreno. Jeszcze Karaman tutaj znaleziony, Klassen, super. A nie ma niestety piłki, aj. Druga jest naprawdę sytuacja, gdzie naprawdę możemy strzelić, tylko po prostu się nie udaje najlepiej podać. Matty Stel, jeszcze Romo, jeszcze tam Romo znajdzie tutaj Sopiego. Sopi, Romo uderzy, będzie przynajmniej rożny, więc dobrze, będzie przynajmniej rożny. Klassen rzuca piłkę.
Matty Styles potencjalnie tam jest. Karaman. No, a dobra, jeszcze tutaj Klassen. Dość dużo miejsca ma Klassen, ale jeszcze nabił mnie tutaj. Nie wiedziałem zbyt co szczerze tam tutaj zrobić i po prostu się pogubiłem i nic nie zrobiłem serdecznie i straciłem tylko piłkę. Super Karaman i jeszcze w ślizg może. Na chwilę wydawało się, że naprawdę będzie to świetne przejęcie i że to może być coś groźnego. Moreno. Ależ kapitalnie Moreno to zrobił. I możemy ruszać. Jeszcze Karaman dostaje tutaj dobrą piłkę. Karaman strzeli, to jest gol 1-0. Schalke prowadzi i może to Karaman strzelił, ale ta akcja Moreno, gdzie sam dosłownie, no, można powiedzieć, wyrolował rywala i potem dał radę przebiec, podać do Karamana, naprawdę to według mnie Moreno był najistotniejszą postacią w tej akcji. Wiadomo, że to Karaman miał wykończyć, ale miał dobrą sytuację, nie? Także to była ciężka sytuacja do wykończenia. To była taka sytuacja, którą musiał wykończyć, a Moreno zrobił absolutnie świetną robotę. Tam właśnie, jak można powiedzieć, zrobił takie kółko wokół zawodnika. Karaman, 8 mecz, 8 bramka. To jest naprawdę jego sezon. To jest naprawdę jego sezon. Świetnie tutaj wygląda. Wcisk Sopiego się tutaj nie udał. Oj, Moran tam się akurat wywrócił, niestety. Wybijmy. Dobra, nabity to jest William Brandt. 42 minuta. Wykład bramki dla nas. Jeśli nic złego nie zrobimy, no to po pierwszej połowie będziemy prowadzili. Matty Styles. Matty Styles biegnie dalej. Piłka dla nas z autu. 45 minuta. Matty Styles. Jeszcze spróbuję to jakoś wrzucić. Będzie rożny. 46 minuta. Klasem rzuca piłkę. Fajnie, aby tam to właśnie. Fajnie byłaby tam był ustawiony. Jakby tam był ustawiony Karaman, gdzie się Tel ustawia. Koniec pierwszej połowy. Prowadzimy 1-0. Prowadzimy jak na razie 1-0. A więc wynik, który jest fenomenalny dla nas na pewno. Nawet nie na koniec trzeba w ogóle. Julian Alvarez tutaj gra Borussii. Główna gwiazda poprzedniej kariery menadżera, gdy to prowadziłem Marsylię. No tam naprawdę Julian był absolutnym bestem. Wygrał złotą piłkę, więc dobrze go bardzo wspominam. Ale teraz inna historia, inny zespół, więc tutaj. Nie mam jakby, może powiedzieć, wspomnień dobrej do Juliana. Teraz oczywiście chcę, żeby zagrał jak najgorzej. A Joro. To taki naprawdę, nie wiem, to się tak dało uniknąć. On go nie jakoś go niby tam troszeczkę zatrzymał. No i strasznie nierozważnie, niestety. Nico Gonzalez. No i teraz jeden. Strasznie, naprawdę w głupi sposób to zrobiłem. Dosłownie kliknąłem tylko kliknąłem kółko tam. Nie miałem w ogóle intencji, żeby go specjalnie jakoś tam zatrzymywać, czy coś takiego. Karaman, jeszcze przynajmniej oddałem strzał. Jakim cudem on strzelił aż tak okropnie? To jest dla mnie zagadka, prawda, dość duża. Z takiego miejsca, żeby aż tak bardzo się pomylić? Nico Gonzalez. Dobry blok, aż mam piłkę. Dobra interwencja Müllera.
Ciężko było tutaj ich zatrzymać, ale w końcu się udało. Rożny, 63 minuta. Dużo jeszcze mamy czasu niestety na to, żeby potencjalnie wygrać. O, jeszcze mają strzał. Dobrze do Uzyla. Jak dobrze, że to był Zyla. Bo jakby to był jakiś napastnik, to to mogło być znacznie lepsze wykończenie i to mogło być prowadzenie dla Borussii. Stopie w ostatniej chwili. Tempelman dobrze tutaj właśnie wchodzi. Tempelman uderzy, Tempelman spuduje. Bałem się z wykończenia z półwoleja, ale pomyślałem, a może jednak warto spróbować i niestety jednak nie było warto. Tempelman się tutaj przebił, Tempelman! 2-1, 70 minuta, Schalke znowu prowadzi w tym spotkaniu. No i teraz, patrzę na minutę, myślę, że to jest bramka, która nam zapewnia przynajmniej jeden punkcik, bo nie wierzę, że Borussia nam strzeli bramki w 20 minut, więc to wydaje mi się, że zapewnia nam punkcik, a więc bardzo możliwe, że i z Borussią, i z Bayernem będzie bez porażki, to będzie naprawdę niesamowite. Tempelman, który dosłownie 10 minut temu wchodził, to było naprawdę świetne wyczucie, żeby go wpuścić tutaj za Romo. Ażby to była niesamowita historia, gdybyśmy dali radę wygrać jeszcze. Będzie ciężko, ale jest możliwe to na pewno. Pięknie, Joro. Maty Stel. Stel, jeszcze strzał od razu, jeszcze kolejny strzał i będzie rożny. 77. Aydin za Sopiego może wejść. Davy Klasem rzuca piłkę, Maty Stel będzie właśnie ciężko tę robotę. Oj, cała ta strata. Ten ślizg Joro jest dobry, ale i tak się jakoś tam piłka u nich utrzymała posiadaniu niestety. Ależ my to zrobili, myślałem, że... Nie wiem, nie możemy po prostu wygrać z tymi dobrymi drużynami. Naprawdę myślałem, że ich... Myślałem, że on nie będzie aż tak długo zwlekał. On czekał, aż poskłada wszystkich obrońców niestety. Myślałem, że właśnie tutaj mamy go, ale on... Myślałem, że będzie właśnie taki strzał z pierwszej piłki, niestety... Niestety jednak nie. No i teraz jeszcze mamy akcję od razu. Niesamowita robota. To było niesamowite, naprawdę. Maty Stel. Nie chciałem do Matysa piłki tutaj. Aydin. To jest strzał, to jest gol, bo to jest chyba samobój. Ale mnie to w ogóle nie interesuje, bo Klasen trafia 3-2. I już trzeci raz w tym meczu prowadzimy. Ale może i... Teraz na zwycięstwo, to jest chyba samobój. To się musiało tam od kogoś odbić. Ale niesamowity mecz. Niesamowity mecz na Arena w Schalke. I to nasi kibice, mam nadzieję, że będą mogli celebrować za chwilkę. Tak, to się odbiło od Zyle tutaj. Udało się tutaj świetnie ich skontrować. Piłka od Zyle i mamy... Oczywiście mamy samochód, mamy blisko, już naprawdę mamy blisko. Jedna sytuacja, jedną będą mieć sytuację, musimy ich raz wybronić. Aj, te przyjęcia jakie byłoby super. Dobry blok, Aydin. To musi być koniec i to jest koniec. Schalke wygrywa z Borussią Dortmund, zrobiliśmy to. Z Bayernem pokazaliśmy, że potrafimy grać z tymi najlepszymi drużynami, a z Borussią mamy całe 3 punkty. Powalczyliśmy naprawdę i dosłownie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy sobie te 3 punkty, bo musieliśmy aż 3 razy wychodziliśmy na prowadzenie i tym razem przy tym bramce samobójczej tutaj wyszliśmy ostatecznie na zwycięstwo.
Union Berlin. Union Berlin, który prawie spadł do drugiej ligi niemieckiej, teraz wygląda solidnie w tym sezonie. Wiera wypożyczona na pół roku, oczywiście tutaj do chyba tego koreańskiego zespołu, czy tam japońskiego zespołu. Czyli teraz Union właśnie 13 punktów. Znacznie lepszy zespół niż właśnie myślałem, ale i tak dam na symuluj mecz, to spotkanie akurat. Dobry byś Tempelman, ale jednak właśnie no jednak, no nie wiem, myślę, że jednak Toromo będzie grał i reszta. Borja Mayoral, wola na ataku. Magginta między innymi w środku pomocy, troszkę sobie pozmieniali na pewno. Troszkę pozmieniali, wychodzi na to spotkanie. Mecz wyjazdowy. I tak już naprawdę zrobiliśmy ogromną rzecz. To zwycięstwo z Borussią to i tak już będzie chyba. No nie będzie, nic lepszego tutaj nie wydarzy w tym odcinku. Nic lepszego po prostu się nie wydarzy w tym odcinku. Po prostu zwycięstwo z takim zespołem, jeszcze w takim meczu, to no nic większego się już nie wydarzy. Naprawdę, nic się już większego nie wydarzy. Tylko by nic się tutaj negatywnego czasem nie wydarzyło. Czasami aż naprawdę zapominam, że my jesteśmy. Czasami aż zapominam właśnie, że my jesteśmy Beniaminkiem i za dużo może oczekuję, jakby. Nawet jeśli. No nie wiem, czasami naprawdę będę pewnie. Zły, że nie będzie, że będzie odcinek z jakąś porażką, no bo jednak zawsze oczekuję od naszej drużyny, od jakiejkolwiek drużyny, które prowadzę, jak najwięcej. Kevin Volland niestety trafia, jest 1-0 dla Unionu, więc jednak muszę też jakby czasami, często jak będziemy przegrywać, to muszę przypominać sobie jednak, że jaki mamy cel, to, że jesteśmy w top 5 nie oznacza, że to jest nasz cel. Nasz cel to dalej jest, żeby się tylko utrzymać, więc musimy o tym pamiętać i musimy o tym pamiętać właśnie na pewno, że jesteśmy Beniaminkiem. Prawie 2-0 Union wygląda bardzo dobrze. Union wygląda naprawdę bardzo dobrze. Na razie wygląda prędzej, by mogło być 2-0 niż 1-1. Prawie 2-0 tutaj dobra interwencja Müllera. No nie wygląda to dobrze właśnie. To jest mecz, w którym Union dominuje. To jest absolutnie mecz, w którym Union Berlin dominuje. No ale w końcu może teraz jakaś sytuacja dla nas. Matty Stell. Karaman. Jeszcze mamy piłkę. Karaman, Matty Stell. Czulino w bramkę. Ajajaj, jakby nie w bramkę. Jakby gdzieś wycelował na którąś stronę, to mogło być prawa. Mógł być remis, mogło być 1-1. Koniec pierwszej połowy. 1-0 jak na razie prowadzimy i Union w pełni, w 100% zasługuje na to prowadzenie. Nawet myślałem, że może być większe potencjał, patrząc jak ten mecz przebiegał. 50. minuta. Czy Union zacznie drugą połowę od bramki? Niestety tak. Strzelał Volant, strzelał Majoral. My spróbujemy, ale nie wiem co ja tam szczerze zdziałam, ale coś spróbuję. Turlinow. Romo. Jeszcze Karaman ma piłkę. Moreno. Karaman. To wykończenie było zbyt słabe, ale przynajmniej będzie rożny. Klasen. Matty Stell. To byłoby duże dla nas, byśmy dali tutaj strzelić. Jeszcze Romo uderzy. Jeszcze Czurlinow. Będzie kolejny rożny. Sprawą jedną rzecz. Coś dla Matty Stella tutaj. Tam będzie klasą. Nie podoba mi się właśnie, że tam się ustawia w niedobrym miejscu Karaman. To mi się podoba. Matty Stell. Wygod bramki, czyli to Matty ostatni do tego tej piłki. Tempelman może ponownie wejdzie z ławki i strzela jakąś bramkę, przynajmniej jedną. Warto spróbować. Piłka ostatecznie dla Unionu. Aj, przechodzi tutaj ten gracz. Magin. Ale tutaj mamy piłkę, no ale 20 minut. Tylko 20 minut. Czy ta piłka przejdzie do Matysa, teraz przechodzi.
Karaman. Jeszcze przynajmniej oddać ten strzał, ale na bliższy strzał, nie w środek. Tylko nie w środek, tylko nie do bramkarza, prosto w jego ręce. Dobrze, Joro. Maty Stel. Ostry kąt. Czemu naprawdę? Czemu? Czemu Maty Stel Bundesliga się, nie wiem, jakby no, jakby opadł z sił, naprawdę, jakby to nie jest ten sam Maty Stel. Nawet nie jest jakby, że lepsza liga, tylko na przykład to wykończenie, jakby. Tu nie obchodzi, tu nie jest ważne jaka jest liga, po prostu to wykończenie musi być lepsze i tyle. Potrzebuję kogoś niżej, nie mogą być wszyscy zawodnicy w jednym miejscu. Ktoś się musi jakby ruszyć gdzieś indziej. A właśnie se tam nie było tego ruchu. To oczywiście. Pół sekundy słuchaj za późno. Znajdź tego Tela, no masz tam miejsce. Jest tyle miejsca, żeby to podać. Ale oczywiście. Po co jest tyle miejsca, jak można podać w nogi rywala? To oczywiście lepsze. To oczywiście lepsze. Nie mam co tracić czasu więcej. Wiemy dobrze, że to się skończy porażką. No szkoda, szkoda. Ja już próbowałem coś robić, ale nie dałem rady, nie dałem rady. Eintracht Frankfurt. Myślę, że zrobimy to samo. Też tego spotkania nie będę grał, ale damy symul mecz. Mamy Richarlisona. Tutaj może da radę nasz zespół zdobyć jakiekolwiek, przynajmniej jakiekolwiek punkty. Minks jest u nich kapitanem też. Przynajmniej jakiekolwiek punkty, żeby zdobyć. Nie musimy od razu wygrać, ale przynajmniej, żeby ten remis. To było naprawdę już fajnie. Eintracht gra tutaj w tym meczu na biało, my gramy na niebiesko, gramy u siebie. Dopiero co wygraliśmy u siebie z Borussią, więc kolejne może duże zwycięstwo byłoby naprawdę mega, ale będzie to bardzo ciężkie. Czurlinow. Oj, 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 aż strata, strasznie, strasznie, strasznie łatwa strata. Ktoś może źle skończyć i nie kończy się źle, tylko i wyłącznie przez to, że jest spalony. I też dobrze, że tam była dobra interwencja by Müllera. Strata. Dobra walka Sopiego, ale piłka z autu dla naszych rywali. Oj, gol, tak. Pauli 1-0. Niestety właśnie to jest szkoda, jakby ten moment można się spodziewać, że powinien się wydarzyć. Jakby niestety ten moment, w którym potencjalnie wbijemy jakby się w ścianę by. Że po prostu tak był super start, że niestety musieliśmy prędzej czy później uderzyć w tą ścianę. Chyba teraz uderzyliśmy w tą ścianę niestety. 2-0, 2-0. Już w pierwszej połowie nas zniszczą niestety. Maty Stel. Nic, 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 nic. Po prostu jedno wielkie nic. Nie istniejemy niestety jak na razie. Jeszcze taka sytuacja, tylko Klasen, ale nie wykorzystał tego. Mogę spróbować, ale ta sama sytuacja mam wrażenie co Union. Co Union? Union przed chwilą był? Tak, przed chwilą był chyba Union. Po prostu czuję, że no nie damy rady, po prostu nie dam rady, bo uderzyliśmy właśnie w tą ścianę. Nie mogło to jednak właśnie tak wiecznie trwać, że będziemy wygrywać pomiędzy tym Beniaminkiem. 3-0, 3-0. Ponownie, nie ma co tracić czasu, po prostu nie ma co tracić czasu. 3-0, Paulinho hat-trick. Hoffenheim. Kolejny rywal, który tutaj to będzie faworytem. Nie wiem, teraz może nie chcę robić tak trzeci raz rzędu symulmierz, więc może tym razem dam pokażę najlepsze akcje. Może to spróbujemy tym razem. Byłoby niezbyt fajnie, gdybyśmy trzeci mecz rzędu nie zdobyli ani jednego punktu. Patrz na to, jak zaczynaliśmy.
Oj tak. No, dlatego właśnie nie gram tak często tych pokażenia przy akcje. Czy będzie środek? Nie będzie w środek, bo to jest kapitalna interwencja. Ale trzymam piłkę. Dobry blok, dobry blok. No jakimś cudem udało się, jakimś cudem się udało. Mamy dalej 0-0. Sopi. Czurlinow, aj, to była dobra bardzo. Dobry pomysł bardzo. Matystel, gdzie ty mi będziesz biegł? To jest pytanie. To musi być ten moment. Matystel, potrzebujesz bardzo tej bramki. My też potrzebujemy tej bramki. Matystel trafia. Jak dobrze ponownie widzieć Matystela strzelającego. Jak dobrze ponownie widzieć ogólnie Schalke strzelające. 1-0, 31 minuta. Może w końcu będą punkty po tych właśnie dwóch meczach z rzędu. Z jednej strony, tak już mówię, musimy sobie przypominać, że jakby dalej jesteśmy Beniaminkiem, dalej my po prostu chcemy nie spaść z powrotem do pierwszej ligi, no ale jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia, jakby zaczynamy dobrze, więc można powiedzieć, czemu mamy się nagle zatrzymywać? Czemu nagle ten sezon jednak ma być słaby, jak może być naprawdę dobry? Oj, tutaj, jeszcze słupek. Kolejna szansa dla niej, ostatnia szansa w tej pierwszej połowie. Oj, dobrze tutaj, ależ świetna interwencja Müller. Dobrze to zrobili, ale i tak nasz bramkarz się zachował najlepiej tutaj. Ta piłka niestety właśnie była znacznie dalej niż myślałem, że będzie. Nie ma już nic z tej drugiej połowy, a więc koniec meczu. Matystel z jedną bramką w tym meczu, a więc po dwóch paczkach z rzędu ponownie Schalke czuje smak zwycięstwa. Mamy zwycięstwo nad Hoffenheim. Super, super. No więc dalej gdzieś tam utrzymujemy się około tej top 5, gdzieś około tam top 5. Augsburg też, to jest może też dajmy szybką symulację, bo szybkiej symulacji też nie robiliśmy zbytnio. A więc to też jeszcze zróbmy szybką symulację na teraz. Mecz u siebie i porażka, Czurlinów Karaman. No niestety, nie był to, był to najgorszy jak na razie odcinek, był to na pewno najgorszy jak na razie odcinek z tych wszystkich, jeśli chodzi o ten drugi sezon. Więc to na pewno nie jest zbyt fajna sprawa, ale wiedziałem, że taki odcinek właśnie będzie musiał być. Leverkusen, no i to jest mecz, który bym zagrał. To jest mecz, który bym zagrał, tym bardziej w rzeczywistości jak Leverkusen gra. Wiadomo, że to nie jest ten sam Leverkusen co w rzeczywistości, ale zagrałbym ten mecz. Zagrałbym ten mecz, dlatego jakbym zagrał ten mecz, to zrobię to w następnym odcinku, a teraz będę już powoli kończył, a więc niestety właśnie trzy porażki i dwa zwycięstwa, więc nie był to najlepszy odcinek, ale dalej, mamy tutaj prawie już tak, no mamy tak około 1/3 jakby sezonu i mamy 8. miejsce, więc jest naprawdę dobrze, nie mam na co narzekać, nie mam na co narzekać, będziemy kończyli. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!